Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w Korinis w klasztorze, tutaj mają jakiś problem z nieumarłymi, dlatego no musimy porozmawiać na ten temat, oczywiście z Pyrokarem. Dobrze, że przyszedłeś. Musisz nam pomóc. Wyglądasz na bardzo zdenerwowanego, mistrzu Pyrokarze. Co się stało? Nie wiadomo skąd, w klasztorze pojawiło się kilku kościanych wojowników. Ledwo udało nam się odeprzeć ich atak. Kościanych wojowników. Ale skąd o nich wiesz? Sejan powiedział nam, że te stworzenia już pojawiały się w pobliżu obserwatorium i w wielu innych miejscach. Jasne. Jak mogę wam pomóc? Musisz zniszczyć te sługi Beliara, zanim znów przypuszczą atak. Choć zdołaliśmy cepcechanąć ich z powrotem do katakumb, to jednak dopóki tam są, dalej będą stanowić zagrożenie dla całego klasztoru. Te stworzenia są bardzo niebezpieczne. Rozpraw się z nimi, dopóki nie wezwali jeszcze więcej nieumarłych. Dobrze. Oczyszczę z nich katakumby. Dziękuję. Niech Inous czuwa nad tobą. Dobra, odnośnie prastarej magii, to warto będzie porozmawiać później na ten temat. Nie idź dalej. W katakumbach czai się śmierć. Zawróć. Wiem. Pyrokar kazał mi rozprawić się ze stworzeniami Beliara w podziemiach. No dobrze. Niech Inous cię chroni w tym trudnym zadaniu. Ale bądź ostrożny. W katakumbach wróg z pewnością będzie bardzo liczny. Mogę powiedzieć, że byłam w piwnicy? Chyba nie. Byłem w tej piwnicy. Tak. A co z wrogiem? Tam pełno kościanych wojowników. Jak powiedziałem, wróg tam będzie liczny. Ale jeśli chcesz na... zwłaszcza... Dobra, no jakby rozumiem. Spróbujmy sobie zmienić jakby pancerz na ten troszeczkę lepszy. Z lepszą ochroną. Okej, tam już się rzucili na mnie z poziomu niższego. O kurde, ale rozruba się tutaj dzieje. Matko Bosko, uspokójcie się. Ała. Dobra. No ale musimy sobie wyobrazić, jaka będzie duża ilość expa z tej wyprawy, nie? Nie wiem, czy oni czarują. Więc wolałabym chyba... Chociaż w sumie... Wydaje mi się, że nie czarują, dlatego dajmy sobie więcej życia. No dawaj. Dobra, no, trochę mi się oberwało. O cholera, ja... O matko bosko, co tu się dzieje? Za dużo. Za dużo tu jeszcze poszukiwacz jakiś we mnie. O matko, i co? O Jezus. Przecież to jest dramat. Ja w ogóle jestem w stanie to przeżyć? Nie wiem. Wydaje mi się, że jestem, natomiast ilość pełni życia, które tutaj wykorzystam, będzie przegięta. Dawaj mi to. Ja myślałam, że część tych nieumarłych to są takie szkieleciki po prostu. Na szczęście ci kościani magowie, oni tak bardzo nie biją jak poszukiwacze, bo to zwykła kulka ognia. Więc to akurat jest na plus bardzo. Nie no, bo taka kula ognia to w sumie mi nie zrobi zbyt wiele krzywdy. Gorzej jakby to była właśnie ta burza ognista na przykład. Nie, dobra, bałam się, że będzie gorzej.
Na razie jest całkiem okej. Dobra. Na razie jest git. No i dobra. Tutaj już żadnego nie widzę. Kurde, ja się nie boję tych, co strzelają do mnie z kulki ognia, bo to akurat nie ma za wiele, wiecie, czego się bać. Gorzej podejrzewam może być, jak wejdziemy głębiej. No ale zobaczymy. Na razie jest względnie okej. Kurde, a pamiętacie tych wojowników, jak oni mi kiedyś robili problem? Ten to w ogóle sobie w powietrzu, kurde, bił tym mnie przez chwilę. No to szczerze, poszukiwacze są 1000 razy gorsi od tych wojowników. Zaraz tak naprawdę zabijemy ich już i będziemy mogli stąd iść. No i mamy wpis w dzienniku. No i zajebiście. No to możemy wychodzić. Ja już teraz w sumie mogłabym nawet założyć sobie z powrotem mój pierścień szybkości. Fajnie, że się udało. Nie było to jakoś bardzo skomplikowane. Nawet jakoś bardzo nie ucierpiałam. Byłem w tej... Tak. A w podziemiach było sporo kościanych wojowników, ale rozprawiłem się z wszystkimi. Chwała Innosowi. Wspaniała robota. Od tej pory zadbamy o to, aby zło nigdy więcej nie przeniknęło do podziemi. Katakumby zostały oczyszczone. Chwała Innosowi. Za tak szlachetny uczynek zostaniesz sowicie wynagrodzony. A mogę sam wybrać nagrodę. Potrzebowałbym kilku zwojów i mikstur. Wybacz, ale w tych ciężkich czasach nie możemy ci oddać tego, czego i tak mamy mało. Wszystko, czym mogę cię nagrodzić, to złoto. Trzymaj 300 sztuk złota. W porządku. Mówi się trudno. No dobrze. Sądzę, że będziemy mogli się obejść bez jednego eliksiru i paru zwojów. Trzymaj złoto. Oprócz kościanych wojowników, są też inni dziwni przeciwnicy, na których się natknąłem. Jakie masz wieści? Zostałem zaatakowany przez istoty w czarnych szatach. Wiem. To poszukiwacze, którzy powrócili. Kim są poszukiwacze? Podobnie jak kościani wojownicy, są sługami podziemnego świata Beliara. Uważaj na nich, bo będą próbować zawładnąć twoim umysłem. Gdy zostaniesz przez nich opętany, już nie będziesz sobą. Wtedy może ci pomóc specjalna mikstura, która jest do nabycia tylko u nas w klasztorze lub u Wulfiasa. Więc bądź ostrożny. Słyszałem, mistrzu pyrokarze, że posiadasz wiedzę o pradawnej magii. Zgadza się. A o co chodzi? Chciałbym zgłębiać tę wiedzę. Rozumiem. I chcesz, żebym cię nauczał. Zgodzisz się? Nie. Niby z jakiej racji? Potrzebuję pradawnej magii do walki z kościanymi wojownikami. Ale dzięki tobie, kościani wojownicy to już przeszłość. Zresztą, wyświadczyłeś nam tym wielką przysługę. Dobrze. Będziemy nauczać ciebie pradawnej magii. W pierwsze dwa kręgi wtajemniczycie Neoras. Parlan nauczy ciebie trzeciego i czwartego kręgu magii. I jeśli będziesz pilny, odsłonię przed tobą sekrety dwóch ostatnich kręgów. Ktoś może mnie nauczyć tworzenia zwojów. Oczywiście. Zwróć się do Marduka. Jeśli będziesz na to gotowy, on ci pokaże, jak to robić. Ej, no i spoko w sumie. Mogę zwiększyć u niego swoją manę, ale niewiele się zdążę nauczyć. No dobra, powrót poszukiwaczy. No to jeszcze została nam w Korynis do zrobienia kwestia gildii złodziei, także udajmy się do Nagura.
On powinien już dla mnie mieć co nieco. Do miasta Korinis. I na gór powinien być oczywiście w karczmie. Mogę coś dla ciebie zrobić. Tak, mam dla ciebie ważne zadanie. Więc miej uszy szeroko otwarte. Kupcowi Lutero ostatnio dobrze się powodzi. Mówi się, że w jego domu znajduje się cenna szkatułka, na której szczególnie nam zależy. Przynieś mi ją. Wszystko inne, co znajdziesz w domu Lutero, możesz zachować dla siebie. Kiedy będziesz mieć szkatułkę, wyślę szefowi wiadomość. Następnie przekażę ją do naszego pasera. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Du solltest dich im Taschendiebstahl üben. Du könntest dir den Herold vorknöpfen. Ich bin sicher, dass sich das lohnen wird. Jak nazywa się paseje? Mamy kilku. Ale o najważniejszym, który sprzedaje najcenniejsze rzeczy, wie tylko szef. Kto jest szefem? Rengaru, Truman czy Mike? Żaden z nich. Nasz lider nie rzuca się w oczy. Ale nie powiem ci, jak się nazywa. To dlatego, że jeszcze zbyt dobrze cię nie znam. Może później go poznasz. Gdzie mam zabrać szkatułkę? Do naszego sekretnego miejsca spotkań. Czy byłeś kiedyś w kanałach? Tak, dobrze. W takim razie wiesz, jak się po nich poruszać. Spotkamy się tam o północy. Ale uważaj, aby nikt cię nie zauważył. Czy to miejsce spotkania jest bezpieczne? Nie. Niektórzy z naszych ludzi zostali tam wcześniej złapani. I nadal się tam spotykacie. Nie ma lepszego miejsca. Tylko tam jesteśmy niemalże niezauważeni. Ale oczywiście wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości i podjęliśmy odpowiednie środki ostrożności. Gildia spędzała całe dnie w kanałach. Teraz spotykamy się tam tylko w nocy na kilka godzin. A jeśli coś będzie nie tak, szef nas ostrzeże. W końcu ma dobre kontakty. No i dobra, w takim razie 18 godzinka jest. Lutero i Herold. Herolda mam nadzieję, że uda się nam złapać jeszcze na placu targowym tutaj. W ogóle przypomniało mi się, że Szmaragd... O, nie ma go tutaj teraz. Że Szmaragd chyba sprzedaje Abuin. Masz? Tak jest. Kupujemy w takim razie dwa szmaragdy. Możesz mi powróżyć. Za skromne 150... Dobrze. Musisz się przełamać. To twoje przeznaczenie. Przez ogień i słońce, idź do zapomnianej doliny. Do grobu zła, czekają tam na ciebie. To wszystko. Nic więcej już nie zobaczę. Dobra, dziękuję ci bardzo. To w takim razie powinien być chyba już wolny kamień szlifierski. No nie, jak na złość Brian coś tutaj robi. Widzę, że sobie nic nie robi z tego, że ja broń wyciągam. Odłóż broń! Spryciarz! A jednak sobie robił, dobra. Oszlifuj kamienie szlachetne, oszlifuj szmaragd. Wróć. Oszlifuj kamienie, oszlifuj szmaragd. No i dobra. Na razie to wszystko. Czy u Bospera mogę coś? Powie mi, że mogę sprzedawać skóry, ale... Roland, synu mój. Gdzie znów byłeś tak długo? No, ja. Robisz wspaniałą karierę. Paladyn króla. Jestem pod wrażeniem, synu. Wiem, że musisz brać udział w tej przeklętej wojnie jako wojownik króla, ale bądź ostrożny. Razem z matką niepokoimy się o ciebie. Nie zapominaj o tym, mój chłopcze. Nie bądź teraz zbyt odważny i zarozumiały. Nie obawiaj się, to potrwa chwilę. Możesz nabyć u mnie towary. Nie mogę ci ich dawać darmo, ponieważ twoja matka i ja z tego żyjemy. Jednak przypuszczam, że zebrałeś dosyć złota w czasie swoich podróży, aby pozwolić sobie na moje towary. A teraz chcę ci podarować ten łuk. Mam nadzieję, że będzie dość dobry dla ciebie. To dobrze. A teraz muszę już iść. Dobrze, synu. I bądź ostrożny. Widzę, że twoje marzenie się spełniło i zostałeś paladynem. Jestem z ciebie taka dumna, synu. A co u ciebie, mamo? Wszystko w porządku, synu. Jednak niepokoję się o ciebie. Bez potrzeby nie pchaj się w niebezpieczne sytuacje. I pamiętaj, że wraz z twoim ojcem bardzo martwimy się o ciebie. Nie obawiaj się, mamo. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Dobra, co ty masz? No w sumie nic ciekawego i to jest najgorsze chyba.
O, tak, chciałam tylko zajrzeć. Co my robimy teraz? Nie wiem. Proroctwo to jest wiadomo, questi, które nam się będzie ciągnął, włamanie do Lutero. Zobaczymy, czy Lutero jest u siebie. W ogóle w domu. Stój. Co tu robisz? Już sobie idę. Okej, okay, Lutero sobie załatwił strażnika w takim razie. Gdzie mnie wywiało? Mamy coś takiego jak sen, więc warto by było go chyba uśpić. Tchnieniem śmierci, nie no dobra. Szósteczka. Dobranoc. Teraz zrobimy F10. Spróbujemy na szybko wbiec. Bez właściwego klucza nigdy tego nie... Ajajaj, nie wbiegniemy w takim razie, bo ja nie mam kluczyka. To użyjemy w takim razie jeszcze jednego snu, tylko gdzie jest w ogóle Lutero? Tu jesteś cały czas, będzie trudna. Zdążę? Czy się obudził? Niedobrze, by mnie zaraz wywali stąd. O nie, jej, udało się, zajebiście. Dawaj to. To było prostsze niż myślałam. Kurde, zajebiście. Dobra. Wambo? Kradzież klucza będzie ryzykowna. Okej. Siemanko. Ej, w ogóle fajnie, żeby tutaj otworzyli drzwi, bo one były zamknięte dłuższy czas. Hehe, cześć, bus. Chwila. Siema. Ty chyba też należysz do gildii złodziei, z tego co ja kojarzę. Czego tam szukałam? Nic kompletnie. Potrzebujemy Heroda okraść. Także... weźmy sobie... Heroda? Herolda. Chyba, że on tutaj gdzieś siedzi. Hakon... Kantar? Nie. Weźmy się, prześpijmy do rana u Hanny. Bo chciałabym od razu te zadania dwa zrobić. Dzień dobry, panowie tutaj grają właśnie w kości. No i co, go tu nie ma? Jakim cudem go tutaj nie ma w ogóle? Niemożliwe. Nie wiem, może pojawi się za 4 godziny. Potrzebuję go okraść, nie? Odpocznij, 4 godziny. Super, jesteś tutaj, gratuluję ci bardzo. Dawaj, co masz? Ryzykowna kradzież klucza. Klucz do domu Herolda. To jest nowość tutaj w Corinis dodana. Jego chatka jest tutaj. O, właśnie tu. Tylko, że tu jest obywatelka jakaś i... Kompot z jabłek ma chłop. Możemy ją uśpić w sumie. Dawaj ten kompot. Lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Miał jakąś mapę. Prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 lewo. Zabieramy. I ona jeszcze śpi. Zajebiście się udało. I teraz tak, zebrałam jakąś odzież, bo widziałam. Zbroja obywatela. Strój obywatelki. Wyglądamy świetnie, prawda? Dobra. Jeszcze strój obywatela. Ale miałam jakąś mapę. Gdzie my to mamy?
tam gdzieś jest skarb? W tym miejscu na północy? Gdzie to w ogóle jest? Zakopane skarby. Co jest zakopane w górach Korinis? No dobra, może i być w ten sposób. Dobra. To jeszcze raz idziemy w Kimacha do północy. I zejdziemy sobie do kanałów, żeby się dostać do na górę. Dzień dobry, łóżeczko poproszę. Do północy. Panowie, widzę, że bardzo długo grają w te kości, bo ich tutaj jeszcze nie ma. Sorry, że tutaj nie zamykam, ale mało mnie to obchodzi. Dzień dobry, gdzie jest Nagór? Oto szkatułka. Dobra robota. Co dalej? Nie musisz się tym martwić. Kiedy nasz pasej znajdzie nabywcę, wszyscy otrzymamy swój udział. A kiedy to nastąpi? To zajmie trochę czasu. Zanim Paseje będzie mógł ją sprzedać. W porządku, czy masz dla mnie inną pracę? Nie, nie w tej chwili. Dam ci znać, jeśli pojawi się coś nowego. Dobra, wydaje mi się, że to dopiero w 5 rozdziale się coś nowego pojawi. To jeszcze w sumie ten zakopany skarb możemy zrobić. Rengaru tutaj sobie śpi, spoko. On śpi? Tak, on śpi. Dobra, to do rana. Spróbujmy ten skarb odszukać. To jest gdzieś w okolicy, mi się wydaje, wioski rybackiej. Jakbyśmy się tam przenieśli. Nie, zaraz. Moment. Nie, dobra. Weźmy słoneczny krąg. Albo nie, północ Korinis. No to gdzieś w górach miało być, nie? Nie, to jest zdecydowanie za daleko. Latarnia morska dobrze pasuje w tym wypadku. Dobra, to do latarni. I teraz tak, jak pobiegniemy tu... Okej, dobra, to jest dobry trop. I tu gdzieś w górach? Przecież tutaj nawet nie ma gór, cholera jasna, ale dobra, niech będzie. Pewnie chodzi o te góry tutaj, tam coś jest na górze. No, tam nawet coś żyje na górze. I chyba o to miejsce chodzi, tylko jak tam wejść? Tam się da jakoś wejść, tylko oczywiście nie tędy. Skąd wiem? Bo kiedyś już tam wlazłam. Tędy się chyba da jakoś wejść. Pirazy oko. Dobra, zobaczmy. O, tutaj jest chyba odpowiednie miejsce, żeby... Jezus, nic nie widzę. Żeby sobie spróbować wejść właśnie na górę. I tędy. I teraz tutaj... Można sobie gdzieś chodzić. Tylko jeszcze trzeba by było wejść wyżej. Tutaj się wydaje, że się da. O, właśnie. I teraz mapa. Super, jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zobaczmy to. Siup. Tu coś mamy. Dobra, miło. No, jesteśmy bardzo blisko, bo to już widać. I tutaj nawet mamy jakieś stworzonka. Dobra, troszeczkę mu się udało mnie uderzyć, ale to nic. Szczaw królewski. Bardzo ładnie. I teraz tu. I teraz tutaj. Super, jesteśmy praktycznie na miejscu. Są jakieś jaszczury tu. Dzień dobry. Jest ich więcej trochę. Gdzie mój kryt? Dziękuję bardzo. I
co my tu mamy? Korzonek leczniczy, korzonek, ognisty ten, szczaw królewski kolejny. I teraz pytanie, bo czy to jest gdzieś wyżej, czy niżej, czy... Okej, to jest jeszcze tam dalej. Jestem w stanie tędy wejść, powinnam być w teorii. Okej. Gdzieś tutaj. No tam chyba nie. Kurde, jestem w teorii w morzu, nie? Ale nigdzie tutaj nie widziałam X-a żadnego. To powinno być gdzieś tu. Dosłownie pod tym drzewem, tutaj. To wygląda jak X przez chwilę wyglądało przynajmniej. Tam coś jest. Niedobrze, bo nie wiem. Nie widzę X-a. Okej, tu jest X. Super, to mamy to. Bardzo duże sakieweczki, czarna perła, wielki pierścień magii. Zajebiście. I co, zadanko wykonane? Wykonane. Gildia złodziei. Może powinien wrócić na ścieżkę cnoty. Nie powinieneś. Proroctwo, towary, czarna nauka czarnej magii. Ha. Czy my coś jeszcze mamy tutaj do załatwienia? W tym Korinis? Chyba nie. Możemy wracać na Adarmos tym razem. Tam na Adarmosie mają pewien problem. Więc rozwiążmy to zadanko. I wtedy będziemy mogli dokończyć kłościki, dosłownie jakieś tam pomniejsze. Przyniosłem rudę. Znakomicie. Wszyscy... Okej, to możemy po prostu dostać ten expik. Dobrze. Tak, został nam Adarmos, tam są kwestiki do zrobienia. Dosłownie jeden taki drobny quest. Więc popłyńmy. Dokąd te sam ob... Na Adarmos. Płyniem, dobrze. No i będziemy mogli powoli kończyć ten rozdział. Dlaczego? Co się stało? To straszne. Inous prawdopodobnie nas za coś karze. Najpierw Rush, potem piraci, a teraz? Co teraz? Mów w końcu. Na całej wyspie pojawiły się jakieś dziwne golemy. Więc Rush wysłał kilku ludzi na zwiad za obozem piratów. Te istoty wydają się być nieśmiertelne. Ludzie Rosha mieli szczęście, że udało im się ujść z życiem, gdy doszło do walki z golemami. Bardzo się martwię o naszą wioskę. Musisz nam pomóc. Jak mogę wam pomóc pokonać te nieśmiertelne istoty? Nie jestem magiem. Więc porozmawiaj z Kajo, magiem ognia. Teraz powinien przebywać w byłym obozie pirackim. Z pewnością coś zaradzi na te stworzenia. Dlaczego znowu ja? Czy nie możecie chociaż raz sami rozwiązać swoje problemy? Próbowałem. Kajo powiedział, że jest sposób na pozbycie się golemów. Ale jestem tylko zwykłym rolnikiem i nie rozumiem, co miał na myśli. No dobrze. Porozmawiam z nim. Ale niczego nie obiecuję. Dziękuję. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. No dobra. To się teleportujmy tam. Do obozu korsarzy. Co to za gobliniarskie tutaj? Co się tu dzieje? To najemnicy tutaj przyszli? Ciekawe. Okej, kradzież do jego domu. Witam, mistrzu Kajo. Masz tu jakieś kłopoty z golemami. Witaj, chłopcze. Zjawiasz się w samą porę. Tak, na wyspie pojawiły się golemy. Golemy z magicznej rudy, najgroźniejsze z istniejących. Kiedy piraci zostali wybici, postawiliśmy tu posterunek, aby ich obserwować. Skąd się nagle pojawiły te magiczne golemy? Przecież wiedział. Wydawałoby się, że to proste pytanie, ale nie mam na nie odpowiedzi. I najgorsze w tym, że te golemy są magiczne, a to oznacza, że są prawie niezniszczalne.
Podejrzewam, że mógł ich przywołać Cion, żeby się na nas zemścić, ponieważ pojawiły się wkrótce po jego zniknięciu. Co teraz zamierzasz zrobić z tymi odpornymi na obrażenia magicznymi golemami, mistrzu Kayo? Słyszałem, że w Kolinis znajduje się święty młot Innosa. Podobno jakiś wybraniec bogów już kiedyś zniszczył tym młotem takiego golema. Młot przechowywany jest w klasztorze, którym zarządza Pyrokar, mój stary przyjaciel. Jednak teraz nie mogę do niego się udać. A to znaczy, że musisz popłynąć do Kolinis i jak najszybciej zdobyć młot. Dobrze. Nie mów, że ale Pyrokar tak po prostu mi go nie odda. To prawda. Dam ci list. Gdy Pyrokar go przeczyta, wtedy zgodzi się oddać ci młot. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo pomimo listu, może odmówić wydania ci młota. Ostatecznie jest bronią i jednym z najcenniejszych artefaktów naszego królestwa. Daj mi list. Spróbuję zdobyć ten młot. Będę się lepiej trzymać. Doskonale. Oto on. I niech Innos udzieli ci wsparcia. Co zamierzasz teraz robić? Dopóki golemy będą stanowić zagrożenie, zostanę tu i będę kontynuował swoje badania. Być może uda mi się znaleźć inny sposób, aby ich pokonać. Dobra, no to w takim razie musimy się przebiec. Zresztą chyba warto, bo... Jak widać, tu się nam zrespili przeciwnicy. Wydawało mi się, że na tej wyspie się nic nie respi, a jednak się miło zaskoczyłam. Gorzej, że są też te golemy i... No my nie będziemy mogli ich niczym skrzywdzić, prawda? Ale fajnie, że tyle expa się tutaj urodziło. Ale dobra, musimy przejść omijając tego golema. W ogóle warto ominąć te stworzenia, ewentualnie tutaj się zatrzymać i pokonać te dziki. Siema, w ogóle dawno dzika nie widziałam. Dziki Odyniec, okej. Dobra. No to w takim razie spadamy stąd. Tylko sejwik, zanim mi wywali. Lecimy więc do Korinis z powrotem. Do Korinis. Dobrze. No i dobra. No i bardzo dobrze, że już mamy oczyszczony ten klasztor, bo przynajmniej się nie trzeba męczyć z tym. Także klasztor. Dzień dobry, czyściutko, bez poszukiwaczy. Niepotrzebnych nam tutaj kompletnie do niczego. Mam dla ciebie list od Kayo, maga ognia. Od Kayo, który przebywa na Adarmosie. Dobra, pokaż ten list. Co? Odporne na obrażenia golemy zagrażają wyspie. Tak. I dlatego potrzebny jest święty młot, aby je zniszczyć. Tak, widzę, że mój stary przyjaciel prosi o niego w swoim liście. To dobrze. Więc proszę mi wydać święty młot. Zwrócę go, jak tylko rozprawię się z golemami. To niemożliwe. Nie mogę ci wydać młota. Co? Ale dlaczego nie? Przecież mieszkańcy Adarmosu znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie. Jestem gotów w to uwierzyć, tym bardziej, że o tym pisze Kayo. Ale święty młot to jeden z najcenniejszych artefaktów, znajdujących się w naszym posiadaniu. Jest także naszą najsilniejszą bronią przeciwko orkom i innym sługom Boga Ciemności. Tylko wyobraź sobie, co by się stało, gdyby klasztor został ponownie zaatakowany, a młota wtedy tu nie będzie. Nie możemy sobie pozwolić na takie ryzyko. Nie mogę także zawieść pozostałych magów. To twoje ostatnie słowo, mistrzu Pyrokarze. Tak. Przykro mi, ale nie mam innego wyjścia. Dobrze. Przekażę to mistrzowi Kayo. Udanego dnia. No i dobra, no to widać Pyrokar jak zwykle. Menda totalna się nie zgodziła. Trudno. Gernot, wracamy. Dobrze. Siemano. I płyniemy z powrotem na Adarmos. Niech żyje król! Trochę będziemy mieli tej bieganiny.
Dokąd teraz płyniemy? Płyń dobrze. No i dobra. A darmosik, teleportacja do obozu korsarzy. Dzień dobry, witam serdecznie. No złe wieści mam, Kajo, no. Moja misja nie powiodła się, mistrzu Kajo. Więc Pyrokar odmówił wydania świętego młota. Szczerze mówiąc, obawiałem się tego. Co teraz mamy zrobić ze stworzenia Miciona? Przecież nawet nie wiem. Wcześniej. Obawiam się, że przyjdzie nam opuścić wyspę, zanim nie będzie za późno. Czyżby nie było innej broni, za pomocą której dałoby się pokonać golemy z magicznej rudy? Trudno niestety, być tego pewnie. Nie. Podobno dawno temu istniała broń, tak samo potężna jak święty młot, ale to tylko stare opowieści. A może nie? Gdzie, według legendy, znajduje się ta broń? Niedaleko stąd, na wyspie Temore. Na Tamorze. To naprawdę niedaleko. Co jeszcze o niej wiesz, mistrzu Kajo? Niewiele. Przyszło mi to do głowy. Ma nazwę, święty topór. Może mag wody Telem, zamieszkujący na Tamorze, będzie wiedział więcej. Dobrze. W takim razie daj mi list do Telema, abym mógł z nim przecież o tym porozmawiać. Ty wcześniej. Być może będzie w stanie nam pomóc. Wątpię. Musiałby być w posiadaniu tego topora, a to graniczyłoby z cudem, gdyby tak było. Ponieważ nie mamy nic do stracenia, dam ci ten list. Zaczekaj chwilę, zaraz skreślę kilka słów. No i gotowe. Oto twój list. Skąd ty doskonale. W takim razie ruszam w drogę. Powodzenia. Niech Nous ma ciebie w opiece. No i dobra, no to w takim razie ruszamy od razu przed siebie. Omijając oczywiście całe plugastwo, w tym tego golema. Potupta sobie trochę za nami. Kurde, gorzej, że on tu przyszedł. Musimy go trochę odwieźć od wioski teraz. Kurde, goni mnie, szmaciarz. Jezus kochany. To wyglądało śmiesznie na przyspieszeniu. Kurde, gościu. Oh my fucking god, to jest drugi. Dobra, biegnę prosto do łódki. Krzepice to oni rozwalą, ale golema to nie. Wchodź tu. Dobra. Że też mi gry w ogóle nie wywaliło, nie? No i dobra, powracamy na Tamorę na chwilkę. Tamora. Dobrze. Dzięki, jestem w wodzie. Super. Na Tamorze już oczywiście byliśmy, także tutaj już jest czyściutko, pięknie, zajebiście. Do zamku. Dzień dobry. I do Telema od razu. Okej, bo ja tutaj nie wyrabiam na zakrętach, bo mi się naprawdę spieszy dzisiaj. Telem, where are you? Nie wiem. Siema. Mam dla ciebie list. To od Kajo, maga ognia z Adarmosu. Tak. Daj go tutaj. Masz. Wyspie Adarmos zagrażają magiczne golemy. Dobrze. Rozumiem, dlaczego Kajo postanowił zwrócić się do mnie, ale powiedz mi, jak mogę ci pomóc? To dotyczy magicznej broni, która prawdopodobnie jest tu gdzieś na wyspie. Kajo ma nadzieję, że z jej pomocą uda się pokonać golemy. Tak, zapewne chodzi o święty topór, który jest wystarczająco potężną bronią do tego celu. I masz szczęście, ponieważ mogę ci pomóc w jego poszukiwaniu. Co wiesz o świętym toporze? Istnieje pewna stara legenda, w której jest o nim mowa. Mam nadzieję. Temore niegdyś była wulkaniczną wyspą, stworzoną przez Beliara, by mógł uczynić na niej miejsce kultu dla swoich sług. Wulkan znajdował się w głębi wyspy i długie lata stanowił dla niej zagrożenie, dopóki w końcu nie ucichł po potężnym wybuchu. Po około 100 latach, pierwsi osadnicy zaczęli pojawiać się na wyspie. Przynajmniej tak mówi legenda. Ci osadnicy byli pastercami, którzy znaleźli na Tamorze doskonałą ziemię dla swoich owiec. Byli oddanymi wyznawcami Innosa i ku jego czci zbudowali wyspie świątynię.
ale to wzbudziło wielki gniew Beliara. Rozgniewał się, że na jego własnej wyspie czciciele wznieśli świątynię dla znienawidzonego jego brata, więc nakazał swoim sługom zniszczyć posąg Innosa. 13 potężnych golemów, stworzonych z niezniszczalnej rudy, podniosło się z ziemi i zniszczyli posąg. Potem zaczęli się szykować do walki z mieszkańcami wyspy. Ale temu chciał zapobiec Innos. Dlatego wybrał pasterza Harmona, aby zniszczył te stworzenia Beliara. Wręczył mu broń, wystarczająco potężną, aby zniszczył sługi Boga Ciemności. Święty Topór. Tak, Święty Topór. Po zniszczeniu golemów, Harmon założył małe królestwo na wyspie. Zamek, który możesz zobaczyć, został zbudowany w tym czasie. A co było potem? Po jego śmierci, broń zniknęła bez śladu. Ale legenda głosi, że przed śmiercią, Harmon ukrył ją w jakiejś jaskini. W jaskini, powiadasz? Tak. Ale nie chodzi tu o jakąś górską jaskinię. Legenda głosi, że ta jaskinia znajduje się pod zamkiem. A jak się do niej dostać? Niestety, tego nie wiem, ponieważ takich szczegółów w legendzie nie ma. Ale na twoim miejscu, przyjrzałbym się podziemnym pomdrugeszczeniom zamku. Być może w jakimś jest tajemne przejście, które prowadzi do jaskini. Podziemne pomieszczenia są zamknięte. Może Bruno ma klucz? Tak, ma. Ale kiedy pójdziesz do niego, nic mu nie mów o Świętym Toporze. Nie ufasz mu. A dlaczego miałbym mu ufać? Czy nie zdradził już króla, gdy ogłosił niepodległość tej myi? Masz rację. Będzie lepiej, jeśli nie powiem mu prawdy. Ale co wtedy mam mu powiedzieć? Tak po prostu to nie da mi klucza. Tego nie wiem. Będziesz musiał coś wymyślić. No dobrze. Zobaczę, co z tego wyniknie. Dobrze. Ale zachowaj ostrożność, jeśli zdołasz odszukać jaskinię. W legendzie jest mowa, że na tego, kto ośmieli się do niej przeniknąć, czyhają niebezpieczeństwa. Jakie niebezpieczeństwa? Przykro mi, ale tego nie wiem. W mojej księdze akurat brakuje kartki, na której powinna być mowa o tym. No dobrze. Nie obawiaj się, potrafię zadbać o siebie. Mam nadzieję. Niech Adanos czuwa nad tobą. No dobrze, w takim razie zaraz sobie pójdziemy. W ogóle ja powinnam, wiecie co, właśnie kupować eliksiry, skoro mamy tyle złota. Spróbujmy się tepnąć tam na dół, żeby nie biegać. Do zamku. No tutaj mamy takie tajne przejście, nie? Czym? Trzeba by zagadać o to Bruno. Wszyscy uciekali jak zające, byłem zupełnie sam. Co tak naprawdę znajduje się w piwnicy zamku? A czemu cię to interesuje? Po prostu jestem ciekawy. W porządku. W piwnicy przechowujemy prowiant, jedzenie, wino i tym podobne. Piwnica jest zamknięta. Masz klucz? Tak, mam ten klucz. Jeszcze jakieś pytania? Aha. Możesz mi go dać. Tobie. Klucz. Dlaczego? Chciałbym obejrzeć twoje zapasy wina. Tak też myślałem. Ale nie licz na to. To wino należy do mnie i do nikogo więcej. Jasne. No, dobrze. Ale chociaż jedną buteleczką mógłbyś się podzielić. Nie. Jeśli chcesz się napić, idź do gospody. A to co moje, będę trzymał przy sobie. Ech, kto wie, czy zawinie tu jeszcze kiedyś jakiś statek kupiecki. Dobra, nie było rozmowy, nie? Wreszcie tutaj wejdziemy. Nie jest to w 100% bezpieczne, biorąc pod uwagę, że już widać, że ktoś tutaj jest. Rozdrabnia, czy tutaj w ogóle winiarnia jest dosłownie? Okej. Ciemno tutaj, ale jest tajne przejście. Pochodnia. Widzicie gdzieś pochodnie? Jestem ślepa. Może jakaś beczka? O, tu jest przycisk. Tutaj trzeba troszeczkę uważać. Są szkielety na przykład. Jak widzicie, one są trochę trudnawe.
Więcej was? Dobra, ładnie. Złoże czarnej rudy. No to oczywiście, że kopiemy, bo to aż, wiecie, żal nie skorzystać, bo... Już chyba dlatego mi się kojarzy, że kiedyś widziałam właśnie czarnych pereł. Mi się mogło pomylić ruda z perłą. Bo to akurat też robiłam, grając sobie prywatnie. Także możliwe. Tu jest stary kufer. Już chyba zdążyłam zebrać z niego co nieco. Pytanie, czy zebrałam już tą broń? Chyba nie. Nie. Wiecie co? Zmienimy sobie na obuch. Bo tu zaraz golem nam nie wyleci. Mega słabe. No i od razu tego ożywieńca w sumie też możemy rozwalić właśnie tym. Jest święty topór, jest też kapliczka Adanosa. To wygląda troszeczkę jak kopalnia zresztą. No i dobrze. Możemy w takim razie spadać. Myślę, że do Telema najpierw, nie? Go poinformować. Że się nam udało to i owo znaleźć. A potem chyba będziemy mogli już bezpośrednio stąd wybywać. Chyba mam taką nadzieję przynajmniej. Hej, ty. Znalazłem święty topór. Przynajmniej tak sądzę. Oto on. Tak, to on. Wygląda dokładnie tak, jak go opisuje legenda. Czy będę mógł nim zniszczyć golemy? Bez wątpienia. Nic nie oprze się mocy tego topora. Weź go z powrotem. Dobrze. W takim razie ruszam w drogę. I słusznie, chłopcze. Uratuj Adarmos, zanim będzie za późno. Dobra, no to teraz możemy już na plażę się dostać bezpośrednio. Południowa plaża. I wracamy. I lecimy na Adarmos. Z powrotem. Sam. Adarmos. Dobrze. Fajnie, jeszcze sobie zerknę, czy to są na pewno wszystkie też zadania na Korinis, które mieliśmy zrobić. Ale na 1000% mi się wydaje, że tak. No i teraz sobie wybijemy te golemiska. Patrz, szybę, okropne. Nie wiem, ile ich jest. Ale zdecydowanie jest tutaj bardzo dużo przeciwników. Dobra. Ciekawe mnie, czy mogę takim świętym młotem... Mogę, tylko że ja nie umiem w broń dwuręczną i... Będziemy się mordować, ale potrzebuję i tak się tutaj przebiec, bo możliwe, że tu będzie kolejny z tych golemów. Dramat. Nie, naprawdę, masakra to jest. Ale wiecie, ich tutaj może być więcej w tym miejscu. Ważne jest to, żeby znaleźć sobie to wyczucie takie, nie? Tutaj możemy do tych wilków na przykład sobie postrzelać. Dobra, a topór wyciągać typowo na golema. To myślę, że może być dobry plan. Dawaj, dawaj, dawaj. Tam jest jeszcze coś wyżej. Także spróbujemy sobie wejść. Golema raczej już tutaj nie ma, ale... są inni przeciwnicy. Nie wiem natomiast, czy chce mi się tam wchodzić. Chyba nie, bo tam są głównie krwiopijce. A no tak, przecież wejście było tutaj jeszcze.
I to nie krwiopice, tylko jednak wilki. No i dobra. Ale przyjemnie, nie? Jak tak możemy też z tej kuszy strzelać. To będzie ciężko nam ustrzelić chyba. Szczególnie jak ta krwiopica... Nie, no dobra, zajebiście. Udało się nam ładnie to zrobić. No i fajnie. Kolejny golem też był gdzieś tutaj po drodze. Najpierw jeszcze krwiopica. Ja już nawet nie będę z nich zbierać, podejrzewam, tych itemów. Mamy też warga. Zobaczmy, warg na hita. Nie ma o czym mówić w ogóle. Chodź tutaj, golemie. Dobra. Tutaj sobie akurat pozabieram, bo to skórki. To jednak coś trochę fajniejszego. Witam cię, goblinie. Dobranoc. Odłóż broń. Tutaj też mamy. Tam jest też kolejny golem. W ognika strzelę, dam radę. Powinnam dać, tylko możliwe, że muszę podejść bliżej trochę. Kurde. Ten ognik będzie mnie teraz irytował bardzo. Mało ważne. Zobaczmy. Może się uda, wiecie, przy okazji go wyeliminować. O, matko bosko. W ogóle mam czarny miecz razy dwa. Ciekawi mnie, jakim sposobem. Dobra, i golem jeszcze powinien zostać tam na górze. Także przebiegnijmy się i będziemy kończyć, moi drodzy, odcinek. Tutaj powinny być chyba ze dwa. Mi się wydaje. Dzień dobry, zapraszam. Widzę, że zmiotłam dwa, ale dostałam ekspa tylko za jednego. O nie, zabili Emilio. Tutaj też w ogóle możemy już wejść. Tutaj były drzwi zamknięte wcześniej gdzieś. Tutaj chyba? Nie, zaraz tutaj. Te były chyba zamknięte. Nie, te były zamknięte, dobra. Tutaj jakieś zajebiste itemy. Stół do pisania. Rzeczy. Otwórzmy. Lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, spoko. No i dobra. Ruszajmy w takim razie stąd.
Tam chyba z tyłu został dosłownie ostatni golemiarz, zadymiarz. Tak jest, i będzie po kłopocie. Co prawda nie dostałam wpisu, ale... Chyba już nigdzie indziej akurat golema to nie uświadczymy. Chyba, że jakimś cudem... Tam by był. W sumie to jest jedno miejsce, którego jeszcze nie sprawdziłam. Tak jest. No ale tutaj już dalej nie ma raczej golemów. Kajo, chyba się udało, wiesz? Golemy na Adarmosie zostały zniszczone. To wspaniale. Uratowałeś naszą wyspę od niewyobrażalnych zniszczeń. Nigdy ci tego nie zapomnimy. Weź te mikstury. Na pewno ci się przydadzą. No i pięknie, jak widzicie, dostaliśmy naprawdę zajebistą nagrodę. Piękna. Mikstur eliksirów, dycha ile ja mam. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym podokańczamy sobie zadania, które nam jeszcze zostały. Myślę, że już jest ich bardzo mało, natomiast zobaczymy. No i co? I będziemy później już aktywować sobie 5. rozdział, jak nam się to uda. Może w kolejnym odcinku, a może za 2. Dzięki i cześć.